Witam Was, widzowie, w kolejnym odcinku mojego cyklu. Dziękuję za komentarze i pytania. Na pewno tematy w nich zawarte pomogą mi w tworzeniu kolejnych odcinków. Dziś opowiem, jak dużym problemem jest woda. Zarówno ta gruntowa, jak i opadowa. Zapraszam na film i czekam na kolejne komentarze i pytania. Po założeniu dwupoziomowego drenażu i wyrównaniu terenu oraz po zadaszaniu obiektu, co chroniło właz bunkra przed opadami atmosferycznymi, uzyskałem względnie poprawne warunki hydrologiczne. Zacząłem przygotowywać się do zrobienia podłogi. Z tego powodu zniosłem materiały izolacyjne do środka. Niestety wiosenno-zimowa odwilż spowodowała podniesienie się poziomu wody, zarówno powierzchownej, jak i gruntowej, a to dało w efekcie kolejne zalanie. Ślady wilgoci na ścianach wskazywały, że przyczyną jest dostawanie się wody przez uszkodzenia izolacji na poziomie gruntu. Było jasnym, że prowizoryczny daszek musi zniknąć, zanim powstanie jakaś infrastruktura wewnątrz obiektu. Zgodnie z moim pierwotnym planem, na bunkrze miała być zbudowana szopa. Nie byłem pewny co do podłogi w niej. Pierwotnie miała być drewniana, a pod szopą miała być wolna przestrzeń dla lepszej wentylacji. Istniejące warunki wodne zmusiły mnie do wykonania kostki. Została ona ułożona dwupoziomowo tak, by na bunkrze była wyżej niż na otaczającym go terenie. Dzięki temu zarówno opady deszczu, jak i topniejący śnieg nie mogły spowodować zalania. Dodatkowo powinna zmniejszyć się ilość wody, którą musi odebrać opaska drenażowa. Kostka leżąca na ubitym cemencie z piaskiem jest po prostu dla wody nieprzepuszczalna. Wiosenna aura wymusiła kolejne szybkie kroki. Gwałtowne ulewy powodowały wlewanie się wody do środka przez właz. Nie pomagały prowizoryczne zabezpieczenia. I w tym momencie wyszedł na jaw największy błąd, który popełniłem. Okazało się, że bunkier znajduje się w jednym z najniższych miejsc na działce. Natychmiast podjąłem decyzję o budowie drewnianej szopy. Po przeliczeniu kosztów zdecydowałem się na miejscowego stolarza. W innym z odcinków opowiem o budowie i wykończeniu tego obiektu. Zwrócę wtedy uwagę na zaobserwowane przeze mnie korzyści wynikające z budowania szopy ponad bunkrem. W skrócie, po pierwsze próg, po drugie suchy właz, który co prawda wymagał korekty. W innym filmie opowiem, w jaki sposób zrobiłem podłogę. Omówię też temat sprawnej wentylacji wewnątrz. Ale teraz wrócę do przełomu 2018 i 2019 roku, kiedy ta podłoga powstała. Z początkiem stycznia przyszły większe mrozy, opady śniegu, a następnie roztopy. Koniec stycznia pokazał, jakie błędy popełniono z drenażem. Znów wewnątrz pojawiła się woda, zalewając świeżo położoną podłogę. Okazało się, że w studni drenażowej jest pełno wody, przez co podniósł się poziom wody powyżej betonowej części bunkra. Pompa pracowała bez przerwy i na szczęście nie uległa uszkodzeniu jak ta pierwsza. Zerwałem podłogę i zacząłem kolejne osuszanie. Ale co było przyczyną zalania? Przecież drenaż wyprowadzony do rury filtracyjnej działał przez cały rok. Okazało się, że tu leży przysłowiowy pies pogrzebany. Taka rura wypełniła się ziemią, a zimą po prostu zamarzła. To spowodowało wzrost ciśnienia w wężu odbierającym wodę z pompy. I w ten sposób wąż spadł z pompy. Dodatkowo ulega on odkształceniu na załamaniach. I to była druga przyczyna wzrostu ciśnienia w wężu odprowadzającym. Dlatego w pierwszej kolejności pociąłem wąż w miejscach załamań i wstawiłem wstawki z rury PE. Dzięki temu wąż był prosty i pompa mogła swobodnie wyrzucać wodę. W taki sam sposób usunąłem załamanie odcinka węża przechodzącego przez ścianę studni drenażowej. Drugim krokiem była wymiana rury filtracyjnej. Tym razem użyłem rury średnicy 10 cm z powłoką. Końcówkę rury PE, która odprowadza wodę z pompy, wsunąłem do rury filtracyjnej w otulinie i zakopałem na głębokości 40 cm. Samą rurę długości 15 m rozprowadziłem na działce warzywnej. Poprzednio użyta rura miała długość zaledwie 2 m. Po zakończeniu prac ziemnych system działał, ale niepokoiła mnie jedna rzecz. Powrót wody z rury PE po wyłączeniu pompy. Dlatego rurę odprowadzającą odkopałem w jej początkowym odcinku. W tym miejscu przeciąłem ją i wykonałem wstawkę,
taki zawór bezpieczeństwa. Na szkielecie z rury PE wykonałem trójnik. Od nogi zaizolowałem srebrną taśmą i taśmą izolacyjną. Końcówki rury PE, czyli odprowadzającej, umieściłem w wężu ogrodowym. Następnie wstawiłem trójnik i ponownie zaizolowałem. Sprawdziłem szczelność i całość, zakopałem. Jedna z odnóg trójnika wystaje ponad ziemię. Kiedy pompa pracuje, wyrzuca wodę, informując mnie, że wszystko jest w porządku. Równocześnie po zakończeniu pracy przez pompę zaciąga powietrze, pozostawiając większość wody w rurze odprowadzającej. Dzięki temu mam gwarancję, że woda w wężu nie zamarznie. Mogę też sam sprawdzić jej drożność, a chwilowo zwiększając ciśnienie uruchomić pompę. Dzięki temu wiem też, że pompa nie jest zepsuta. To małe udogodnienie spowodowało, że w każdym momencie mogę sprawdzić, czy system działa. I te prace zakończyły problemy wody wewnątrz. I już teraz zapraszam na kolejny odcinek.